Siemanko, wesołych świąt. U mnie dzisiaj deszcz pada od rana, jest plus 6 stopni, ale sielanka nie będzie trwała długo, bo jutro ma być minus 9 w nocy, za dnia minus 2, potem minus 7 i za dnia też minus 2, a potem ma znowu przyjść długa odwilż. Ale przez te dwa dni to trochę mi tutaj napsuje nerwów, bo zaś będę musiał zakryć karłatki, bo minus 9 to nie jest tak dużo, ale wszystko przez ten deszcz, one są całe mokre, calutkie i boję się, żeby stożki nie powychodziły. Natomiast trachy rosną dalej, u sąsiada też tam daleko widać. Czekajcie, o, u sąsiada też palma odkryta. Tutaj też odkryta i tutaj też odkryta. Także trachy zostają niezasłaniane. Karłatkę opatulę, ale dopiero jutro. I tą karłatkę też dopiero jutro. Jutro ma nie padać, dlatego mówię, że dopiero jutro, bo dzisiaj to leje, więc jest jedna zasada. Mokrych palm się nie osłania, bo zgrzybieją. To tak na marginesie. Czasami niestety trzeba tą zasadę złamać i opatulić, no ale jak można nie łamać tej zasady, to lepiej tego nie robić. Czyli nie chowa się mokrych roślin, nie owija się mokrych roślin, bo to jest gwarancja niepowodzenia. Kordylina zakryta, oczywiście nie grzeje się, ale jutro tam wstawię kolejny wkład od znicza na te minus 9. No i co? No i nic. Zdrowych, wesołych i spokojnych świąt. Chciałem Wam pokazać po 5 tygodniach, jakie jest zużycie energii tutaj, żeby to ogrzać. Ale stała się sprawa niesłychana. Niesamowite, zobaczcie. Na podłodze praktycznie nic nie ma, jest jedna plama. Ta plama wynika stąd, bo tutaj kropelka kapie, a ta kropelka kapie, bo z góry woda się skrapla na całej belce i skrapla się w to miejsce, z tego miejsca spadało prosto po lampie, a zobaczcie, jak ja zabezpieczyłem kable. Tak zabezpieczyłem i to wszystko wpłynęło tam i zrobiło zwarcie. A więc jak zrobiło zwarcie, to wybiło bezpiecznik i mam 16 kW. Nie wiadomo od kiedy. 16 kW, podejrzewam, że to się stało w środę, no bo średnio wychodziło tak 25 kW, bo po 4 tygodniach było tam 100, 102, 103, nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć z filmiku tydzień wcześniej, ile tam było, 102, 103, więc wynika, że w środę tu uruchomiło się, światełko zrobiło zwarcie i wybiło i tam skasowało pomiary. A byłem tak ciekawy, bo tu mnie cały tydzień to mroziło, po minus 7, minus 8 i byłem ciekawy, ile nabiło i niestety nic się nie dowiem, bo jest jedna plama, w jednym miejscu się skrapla, o tu widać kropelkę i akurat lampa była pod tym. No czujecie motyw, jakie trzeba mieć szczęście? Takie trzeba mieć szczęście. Oczywiście odłączyłem wszystko, żeby się już nie zbierało, a skrapla się dlatego, bo nie mam tutaj wentylacji. Muszę zrobić jeszcze jakiś otwór wentylacyjny, bo tu jest po prostu jak w szklarni, wiecie, o co chodzi. Klima grzeje, z tej ziemi, z tych roślin wszystko paruje, idzie w górę, no i wiadomo, co się później dzieje, się skrapla. Tak samo jak tutaj na drzwiach, zobaczcie. Na dworze zimno, w środku ciepło i cała woda się skrapla. Muszę pomyśleć tutaj po pierwsze o jakiejś wentylacji, a po drugie, nie wiem, może żeby coś tu jeszcze dokupić i wstawić. Yo. Jestem dzisiaj na zimowni,
zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. No i ta soczysta zieleń, której nie ma na zewnątrz. No, powiem wam, miodzio. W Waszyngtonie wszystko w porządku. Bardzo mi zależy, żeby było wszystko w porządku z tymi Waszyngtoniami. Bo szykuje się wielka feta. Wagnerek od Rafała z Lubsko. Wszystko ok. Kordylinki. Wszystko ok. Muselki. Haha, trzymają się świetnie. Mają liście. Wszystko jest ok. Maurelasy. Maurelasy to powiem, że wykręcają lufy. O, tam widać, że rosną sobie. Tu jest 8 stopni tylko. O, zresztą widać. W tej chwili jest niegrzane, no bo nie ma potrzeby, bo jest temperatura zadana. Daktyl przestał usychać. To też dobra wiadomość, jak dla mnie. Mam nadzieję, że na wiosnę ruszy. Roztrata, też od Rafała, z Palmy, z Lubska, dzięki Rafał. Moja sekwojka, super, trzyma się. I moja oliwka w gruncie, co minus 20 przetrzymała, no i się odbudowała. Ale nie będę już jej gruntował, bo nie mam zamiaru dogrzewać kolejnej rośliny. Cykas. Rewelacja. Liczę w tym roku, że wywali kolejną rozetę liści. Bambus czeka na wiosnę, żeby go na wiosnę wkopać. To jest Sasa japonika z Konszczecina. Egzotyczne ogrody od Pitra. Za Wagnera miałem granata, pamiętacie go? Stoi tam. I czeka, też go będę gruntował, bo on zimę spokojnie wytrzymywał, tylko musiał zwolnić miejsce dla Wagnera przed domem. Tu są dwie kordylinki, też super. Oleander i Brugmansie. W końcu zielone łodyżki. Nie są wysuszone i żółte. W tym roku może w lepszej kondycji to przezimuje. Już połowa za nami, jeszcze styczeń, luty, marzec i już będzie z górki. Banany. Obcinam takie zeschnięte liście, już takie dosłownie brązowe liście. Nie udało się go w całości przezimować, a tylko dlatego, że tutaj jest za mało światła. Za mało światła jest i on po prostu gubi te liście. Tak samo ten mój wielki, to samo. Zobaczcie, jak to wszystko brązowieje. Ale nie odcinam, bo dopóki jest coś zielonego, to są substancje odżywcze. Ten banan nie będzie zasysał. Pomimo, że gleba aż odeszła od doniczki, bo jest tak sucha, to on i tak odżywia się po prostu poprzez liście. Wysysa wszystko z nich i dlatego tak usychają. Tutaj wywalił trąbę. Bananek. Jest ogromny, jest grubszy niż ten mój. U podstawy, wiadomo. W tym roku ten będzie większy od tego. To jest szwagra bananek. Muselki w całości są. Nic się tam niepokojącego nie dzieje. Najlepiej zimuje larcz. Temu nie przeszkadza, że jest ciemno. Jestem naprawdę zadowolony. Sztywne te liściory. Rewelacja. Widzieliście to? Siamski liść. Kto takie coś widział? Ja pierniczę. Siamskie liście. Zrobię więcej fotek, jak coś to na Instagramie będzie. Zobaczcie na to. Czy ktoś się kiedyś z was spotkał z czymś takim? Siamski liść. Ale ogień. Nie wierzę. Dobrze, że tu podszedłem do niego. Brugmansie.
Petarda i mandarynka się nie posypała. O tej porze roku w domu, jak ją trzymałem, to już była łysa. No i przędziory zaatakowały ją wszędzie. Kurczę, ja tu niczym nie psikałem, powiem wam, tfu, tfu, tfu. Ani jednego szkodnika nie ma. Ani jednego. Rewelacja. Tam chciałem kaki moje podlać, bo są przesadzone i po prostu no, chciałem podlać, ale nie wiem, jak ja się tam dostanę. Będę musiał to przeczepać, przegrzebać i się jakoś tam dostać. Moje sadzoneczki kiedyś miałem podpisane, ale wszystko się zmyło. No, tu już się nie dowiem, co to było. No, tutaj co tu jest? Nie wiem, co ja tu napisałem. Co tu jest napisane? Nie wiem. Bułgaria. No to tutaj akurat jest. I tu mam jeszcze jedną bułgarkę. Od Grzegorza. I ta już jest fajna. Tam, gdzie jeszcze coś widać, to będę musiał reaktywować. Latissectus. Coś słabo mu to idzie, ale idzie. Tu co to było? Georgia. Wypuszcza listka. Ha? Ha, ha, ha. Jak z korzeniami? Nie widać. Georgia, Georgia. I tu gdzieś miękka. To była karłatka. Jedna była cerifera, a druga była wulkano. A teraz niech człowiek będzie mądry i niech pisze wiersze. Nie podpisane, nie nic. Spoko. Będą hodowane na niespodziankę. No i moje trochę karpuski. Palma mi odbiła. One u mnie nie miały łatwo. Wiecznie rosły w cieniu, zalewane wodą, przez chmurkę. Jakbym miał szklarnię, to byłoby troszkę inaczej. Tutaj też niepodpisane, nie wiadomo, co to jest. To jest trójlistna cytrynka, czy tam cytrus jakiś. Tu coś walczy o życie, zostało zjedzone, ale to jeszcze na ogrodzie. Nie mam pojęcia, co to. Ale nadzieja umiera ostatnia, więc póki co trzymam. Figi. To też figi. Wszystko ma się dobrze. Opuncje. Też nic się nie dzieje. No na 100% się przyjęły, bo do tej pory już by padło. Tu mam z Konszczęcina Hawardianę. Podobno wolno rosną. Zobaczymy, co tam jeszcze jest. Ale tam jest ciemno. Mam nadzieję, że dobrze to wszystko przezimuje. Tu jak obcinałem jałowce Rocket Sky, czy Blue Arrow, nie pamiętam, chyba Blue Arrow, to te gałązki powkładałem zaraz na wiosnę. I jak widać, nie uschło. Nie wiadomo, czy się ukorzeniło. Nie zobaczę korzonków. Ale są zielone. Ponad rok są zielone, więc chyba się ukorzeniły. Tak to wygląda. Tu Brugmansia variegata od Petra z kanału Kanna i egzotyczne ogrody czy rośliny. Jak już słyszycie Peter Kanna, to wiecie, o kogo chodzi. Tutaj miałem roztratę taką z dechlaka do odratowania. Cały rok była na zbiorniku. No i ruszyła. I to, co właśnie wam mówiłem, trzy roztraty będą koło siebie, tam stworzę takie przed domem jukowy sektor. I tak, jedna juka, druga juka i tam może jeszcze jakieś znajdę takie twardsze sztuki. Tam jeszcze mam roztratę jakąś malutką z bougainvillea. Cały czas sobie obsypuje się. No, w końcu przechodzi stan spoczynku, bo jak przywiozłem z domu, to była zieloniutka, pełna kwiatów, a teraz się obsypuje. Poszła spać. I bardzo dobrze. Zobacz, jaka ziemia. Wilgotna. Nie będę podlewał. Bananów oczywiście też nie podlewam. To jest Grand Nine. Walczy o życie. Tam jest sadzonka Grand Nine. Też walczy o życie.
Jeden banan mi tylko coś tutaj świruje, jeżeli chodzi o Basioka. No to ten. Tu jest zdrowiutki, zobaczcie. Jest tu fajny, zdrowiutki, elegancki, aż dotąd. Dotąd tutaj coś już zaczyna świru. O, tu jeszcze jest ok. A myślę, że go tu by trzeba było uciąć i zacząłby wypuszczać takie dzidki. Nie wiem, nie znam się na bananach. Dla mnie banany to jest czarna magia. Przywiozłem tą, jak ona się nazywa, Dracenę Drago z domu i powiem wam szczerze, że ona się tu rozwija, więc nie ma tutaj tak źle. Nie jest jej tutaj źle. Tu patrzcie, wypuszcza nowiutkie z każdej strony skrzyp odrościki. Tam jestem przeszczepiany. Też jest wszystko ok. Mam nadzieję, że na wiosnę będzie na bogato. Karłatki w super kondycji, tu nie ma o czym mówić. Kanny jak kanny sobie zimują. Wylądują w grunt. Nie będę już męczył w doniczkach. Aha, ale później będzie trzeba wykopać. Ale jaja. No to nic, trudno. Dobra. Pozdrawiam. Yo.